Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku. Jestem Mateusz, a to jest Grand Theft Auto 4, balada o panu Tonym Prince'ie. A cóż to? Yusuf. Hey, Luis, my man. How's things, bro? Not that great. My father, he is a very passionate and angry and very disrespectful man. But listen, can you come and meet me at the construction site? I have something to discuss. Yeah, okay, man, I'll try to come by. Zadzwonił w idealnym momencie. Ah, Mr. Lewis. Hey, where's the one man Ben? He's working. Oh, okay. Ray! Hey, Ray! Have company, shut up! Don't tell me to shut up! So, I've heard from some people I know that maybe you have some diamonds for sale. Not me, my boss, Tony. My other boss. Yeah, yeah. You got them from the fat cook. I'll stay as long as I like! You think you're a big man? Where's your house on Middle Park East? Where's your big sports team, huh? Shut up, you cunt! Ah! Shut up, you fucking cunt! Hey, man, she okay? A big gun makes you a big man, huh? Your stingy was tiny even before the wrestling coach make you take steroids. Mother always said she only had daughters. Not her, Luis. The diamonds. I gotta talk to Tony. You gotta talk to Daddy. I thought I was making you a real man, not a rand boy. Well, I can't sell what ain't mine, bro. And plus, with all the work I put in for you, I don't really feel like a man yet. Okay. Son, man, son. I want you to cover Timur's back. He's going to talk to some people. I need you there. Okay, man, I got it. But you should chill out, bro. Let me decide when to chill out. Go! A on przy Niko nie mówił, że ten? Że ktoś tam mu je ukradł? Znaczy, no wiecie, ukradł, nie? Wiadomo, że jak ktoś coś chce, to zawsze to jest jego ukradzione i tak dalej, nie? Ale... ale taka była gadka coś, nie? Wow, 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 wow. No, to nie było najlepsze, ale się udało. I jakby co, to jeszcze mam skierka na wygadła. Więc czasem mogę coś zasysać czy coś, ale już jest tak. Znaczy, no cały czas jest tak samo jak od ostatnich dwóch odcinków. Ale nie, powinno być źle. No, wydaje mi się, że mówię dużo lepiej niż mówiłem wcześniej. No, przede wszystkim gęba mnie nie boli przy każdym słowie, tylko przy co jakiś czas. Więc nie ma źle. O, Vladivostok. No. Yo, ciomka, o, harasho, i spasiba, tobie też. Przepraszam, ale... znam może cztery słowa po rosyjsku, tak? Szanujmy się, dam ci komu ten język. Wow! Ej, właśnie sobie specjalnie pojechałem z tej strony, żeby się upewnić w tym, że jak ich tak nie, że stuknę ich, tylko że się... o, właśnie tak prześlizgnę po nich, to mnie nie będą ścigać. Problem w tym, że z moim samochodem jest... a tak powiem, trochę się kopci. Pytanie, czy ja tam będę potrzebować tego samochodu, czy jakiegoś innego. Czy nie będę potrzebować w ogóle. Myślałem, że mnie wyciągnie z tego samochodu. Odpalisz! Kolego! Posłuchaj. Nie trąbimy na mnie. Dobrze?
Dziękuję ci bardzo. Ja tu... Byłem... Coś mi się kojarzy w taka miejscóweczka. Znaczy no, przejeżdżałem na pewno milion razy, ale... Yeah, what's up? I'm here. Yeah, okay. You're in position. Do you see a box in front of you? Yeah. Open it. Czemu wrażenie, że ono jest zakrwawione? Have you opened it yet? No, give me a sec. No. Okay, I'm here. Do you recognize that man? Shit! I believe you parted with him in a diamond deal. Yo, what the fuck? Is this the guy we bought the ice from? You colluded with him to steal from me. Yo, we just got some rocks off him, okay? Look, listen. No, you listen. I offered you an opportunity, yet you were plotting against me. Yo, I ain't no shit about those rocks. But I believe it doesn't matter. I will do everything in my considerable power to drive you and your faggot master from this earth. Goodbye. Połóż się, stary. Oh, shit! Fucking great. Okej. Okay. To teraz to nabiera coraz większego sensu. Dobrze, gdzie wy jesteście? Tam jesteś. Cudownie. Czekaj, gdzie tam jesteś, kolego? Ło, pięknie. To ważne, żeby każdą taką postać, która spada, pokazywać. Nie wiem, gdzie jest ktoś jeszcze. Wow, widzę cię. Powiem tak, nic nie przebije kamery z Maxa Payne'a. Znaczy dobra, jest jedna gra, znaczy może nawet seria gier, które to przebijają. Bo snajperka z Maxa Payne'a miała to, że była kamera przyczepiona do napoju i ona leciała z nim, nie? W Sniper Elite V2 chyba to było jako pierwsze, albo ogólnie w grach z tej serii. Pamiętam, że V2 to była gra, w którą grałem. Właśnie tam było to, że cały X-ray człowieka był robiony i gdzie ten nabój przelatywał, nie? Tu przez mózg czy coś tam, no to to było fenomenalne. Słuchajcie, ja się nie będę pieprzył z wami. Okej? Okay? Ja powiem krótko. Cześć, kolego. Tacyście są, co? Pomagałem. Wspierałem. Traktowałem jak przyjaciół. Broniłem wam dupę. A wy co? Tak mi się odpłacacie. Czekajcie, daj mi jeszcze tą snajperkę. Aha. Gdzie jest? Tam jeszcze są. Piękny hecik. Kurde. No, no wychyl się. Boli rączka? Kurde, granatnik ma. Kurde, w pierwszej mafii też była taka akcja, że uciekaliśmy po tych, nie? Po budynkach. Muszę właśnie jedynkę mafii przejść w końcu. Oglądałem całą serię. Bardzo mi się podobała. Dwójkę no to grałem i chyba nawet przeszedłem. Też uważam za fenomenalną grę. Aczkolwiek zmarnowany potencjał sandboxowy.
trójkę nie grałem, ale za to bardzo podobał mi się. Widziałem, że nawet Klocuch zachwalał, a jest fanatykiem Mafii. Właśnie ten remake. Też mam wielką ochotę w niego zagrać. Dobrze. Ja po prostu mam stąd uciec? I to tyle, panie Ray Bulgarin? Ej, kolego. Posłuchaj mnie na chwilę. No przepraszam, co ja mam zrobić? Opuść teren. No to... Dobra, może w tą stronę jadę. Ale opuścić teren już opuściłem. No. To najwidoczniej za mało. Dobra, na czasie na pewno... O Jezus, aż taki czas miałbym mieć? Zaraz sobie odbierzemy telefon. Aha, od Tonego. Dobra, pojedźmy do Yusufa. Remember that Ray Bulgarin guy? That Russian gangster? You think he'd lend us the money we need to get out of this shit? He's bad news. I hate to be the voice of reason here, but I don't think we need that kind of stress in our lives. Oh yeah, man. We already got it. I talked to him about some opportunities. It turns out the diamonds we bought were stolen off him in the first place. He cut that cook's head off, man. Long story short, he wants us dead. Poor old chef. What were you doing talking to these guys without me, Lou? Sorry, man. I fucked up. Kind of refreshing though for me to be the one getting us in shit, don't you think? Yeah, a real relief. No dobra. Ja coś obstawiam, że to ostatnia misja będzie, że będziemy chcieli przehandlować te diamenty za Gracie. A tu Yusufa to nie wiem. Armando? Co znowu Armando? Dalej masz nasze numery, czy teraz masz kontakty tylko do Sławii Pedziów? Zadzwoń, to gdzieś pójdziemy. Stary, ja jestem high level, a nie! O, muszę się najebać w piątek, sobotę i niedzielę! Nie wiem... Yo, nigga! Would you shut the fuck up, man? What's wrong with you? Whoa, yo, yo, easy, amigo. I'm just pleased to see you, yeah? Come on, baby, give me some skin, come on! What are you doing here? Well, no, it's my father, Hey, you know, my ancestors, we built the pyramids, baby. We built the ziggurats. We invented math and shit. I'm here, I'm not afraid. I get my hands dirty. Oh, I can work. Whatever, man. How's it going? Oh, epic, homie. This shit is epic. People are babbling about this shit in the future, baby. I'm talking luxury, whole new level. This place is going to be so expensive, people won't even be able to afford it. It's going to be drowned in gold. No, it's like, yo, yo, yo. Is that a diamond in your pocket? You just pleased to see me and shit. Whoa, man. You know, the sales sheet's going to say, the impossible dream. Priceless indulgence. Style by Yusuf Amir. A timeless classic. Timeless classic. Yeah, sounds perfect, man. Just what the people want right now. But what are you doing here? I'm crafting this whole thing with my bare hands. Okay, cool, man. Listen, it was good catching up with you, okay? I'll see you soon. Yeah, not so fast, homie. Yo, could you give me a ride to my helicopter? I can tell you something along the way. But I thought you was busy building the pyramids. Yo, all work and no play makes use of a dull boy. Come on, baby, it'll be fun. Podoba mi się ta budowa. Okej, okay. Podoba mi się ta budowa. 30 osób stoi, ktoś tam pali fajkę, ktoś tam gada, dwie osoby pracują, nie? You ready? Just fucking tell me, bro. A motherfucking subway train! Oh yeah, baby.
the prize of the fleet, the ass-fucking flagship of the LTA. Give it up! What you want a subway train for? We're taking that shit out to the Gulf for a new Liberty City-themed development out there. Check this out. Genuine LTA submarine train. Get that shit going through a precious and delicate coral reef. Ah, perfect! Aside from how fucking dumb that sounds, how am I supposed to take that thing? Not gonna be easy, dog. No one likes people fucking with their public transport in this paranoid age. Can't you just buy yourself a subway car, bro? No, man. Shit. We need the genuine article, the real deal. You think we could put the Amir name to anything but authentic shit? Yo, how am I supposed to pull this off? Okay, we just need the front car of the train. You jump on board, you climb to the front, and you unhook the car. I'll handle all the rest. Real simple, man. I don't know why I hang out with you, bro. Because you fucking love this shit, homie. Ain't nothing like rolling with this Arabic bad boy. That, and I'm going to put your clubs on the world stage. We'll have a lounge on the moon by the time we're done. For real. You're mean. I can't believe I'm doing this. Believe it, baby. Pinch yourself. You ain't dreaming. This is no film. The city is our playground, homie. If it's our playground, how come I'm the only one getting dirty? Shit. I'm gonna look after you. You and Tony. Your problems, man. Yusuf can make them go away. I have to go now, man. Wait here above the tracks. Nie! O cholera! Rozumiem, że mam tylko jedną szansę. A którędy ty jedziesz? Tędy. Nie! Dobrze. A co wy robicie? Ledwo wskoczyłem. No właśnie. Jeszcze jeden. Oj, 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 oj. No dobra, ty, ale co ja mam zrobić? Mam tutaj stać i strzelać do nich? No pomogę, nie? Ale... Ała, no ja nawet nie mam jak się schować tutaj. Ej, to jest takie zabawkowe miasteczko? Nawet nie wiedziałem. Oj, oj. Luis, a ty tak będziesz tu stał, czy odczepisz ten wagon? Okej. Au! Odwalta się. Nie jesteśmy terrorystami. Odwalta się. Wow. A chłop już się jara. A czemu oni się przestali jarać? Odwalcie się. Dziękuję. Ty, bo ja już zdrowia powoli nie mam. No wreszcie, ty. Ale schodzisz tak trochę upośledzoną stroną, wiesz? Oh.
Dobra, można mówić o Jusufie co chcecie, ale misje z nim są zajebiste. Stary, bo mamy 5 gwiazdek, wiesz? Możesz już przestać na niego patrzeć. No przestań już na niego patrzeć, muszę spieprzać stąd. Aha, 5 gwiazdek wyparowało, dobra. Obrażenia gracza, no. Jak ja miałem wpływ na czas? No dobra, to co? To teraz Tony. Tylko przydałoby się coś zeżreć. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Panie drogi, pan pozwolisz, co? A w ogóle kluczyki w stacyjce zostawił. Might. Ojeju. Dobra, wiecie co? Trzeba by. Zakładam, że to będzie. Chociaż. To by było dziwne, gdyby to była ostatnia misja, a mielibyśmy jeszcze misję z Amirem. Więc może to nie jest ostatnia misja. Ale jeśli chodzi o koneksję z tym. Z podstawką, no to. O, Bulgari. Listen, man, I told you. I didn't know shit about who won the diamonds. Then maybe you should have asked. Instead, you ran around the city making a fool of me. You and your second boss will be killed for this. I will do everything in my power. Shit, to... I think the scene was dropping, man. Later, bro. Chłop, to go spławił tego. Dobra, jakiś street food czy coś? Mu się żyćko uzdrowił. Nic nie widzę. O co ci chodzi? Koleżanko. Daj sobie spokój, co? Siemanko. Aha, chociaż ja mogę przecież ten. Dobra, to w sumie zadzwonimy do typuncia. Siedźmy. O! Siema. Podziemy sobie do Tonego. Zamówimy sprzęt. No i pójdziemy na misję, co? Za każdym razem. Chciałem sobie przypomnieć, który to ogarniał. O, Yemando, I need some hardware. You available? If you need it, you need it. I don't want my boy getting hurt. Ojej, kawałek jesteś. Dobra. Wysiadka. Tak, to Armando. Armando Dipet. Nauczyciel ze szkoły. Magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Siema. O co ci chodzi? Dobra. To tak. Weźmy sobie to do maxa. Weźmy sobie wybuchowe do maxa. Aha, mam już full. Może być. Mam. Mam. To mam. A kupmy to, bo ja tego nie miałem jeszcze. Zobaczymy, jak się z tego strzela. No i to. Okej. Nie ma źle. O Jezus, 3 gwiazdki nagle? No nie planowałem tego. Ale się chłop salto zrobił za moją. Dzięki mnie. Ej, jest fajniejsze auto, oddawaj. Hey,
Ja? Ja nigdzie się nie wybieram, stary. Ja jestem spokojnym obywatelem Liberty City. Ej, czemu oni mogą mnie doścignąć? Coś tu nie gra. Dobrze. Przejdziemy do Tonego. To nie jest Tony Stark. Tylko to jest Tony Prince, czy jak mu to tam jest. Jedziemy do Gejka. Znowu? That's how things seem, but trust me, that wasn't my intention. You fucked with me, and now I'm going to fuck with you, you little cunt, you are... Dobra, stary, będziesz się tak odgrażał panienki za pół ceny. Okay, if we walk in, we have a good time. Okay. Hey, you on the list? Yes. No. Yes. No. Then you're not coming in. Oh, wait a minute, man, we're relatively important people. We're going in, bro. I don't give a fuck who you think you are. You're not coming in. Come on, man. I'm a VIP. We come here all the time. Hey, Des. Hey, man. Tony in? I ain't seen him. Hey, man! Luis! Bro, can you get us in? Hey, Brucey. Yeah, sure. Desi, take care of them. Oh, thanks, man! Okay, keep it cool. Keep it cool. Man, I'm going to see some vagina tonight! You walked in with one, bro. Never mind, man. Hey! So I'm going to go get the drinks! Okay! Good seeing you guys, man. I gotta take care of something. Hey, wait, listen, can I just say something, man? Listen, can I just say, the way you dealt with Bori, man, I was really great. Thank you. Hey, don't mention it, man. Unless you want me to kill him. Maybe. Hey, listen, you know, you're... Nie, 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 Brucey, nie. A lone wolf, an adventurer, tough butt, with a sense of this. Not really, bro. I like killing for money. Yes, yes, I know, but that's just your thing. What's your problem, what? Man? Nothing. I didn't mean nothing by it. I'm not gay. It's cool, man. Just don't do it again, hey, man. Hey, look, I fucked three girls last night, man. One of them can't even walk. I mean, now. She could walk before, she didn't need a wheelchair or anything. Look, I was just checking to make sure you weren't gay, bro. No, not a problem, man. I gotta go. Luis by się dogadał z Niką. Z Niką. We gotta go. Let's go. Alright, man. Peace out, bro. Thank God you showed up, bro. What? I never thought seeing you would make things feel more heterosexual. I'm gonna pretend I didn't hear that, sweetheart. Yeah, it's probably best. We're heading over to Fish Market South. Okej. To nie wygląda jak ostatnia misja. Ej, Pier 45, a było Golden Pier. Jechałem gdzieś na Golden Pier, tylko nie pamiętam kim. What's happening, Pete? We're getting Gracie back. She's coming. You mean taking her back? Or this gonna be tranquilo? God, I hope so. They're getting the diamonds for her, so they better be. Hey, powiedziałem dobrze. Slow up, man. What have the diamonds got to do with Gracie? What the fuck have we got to do with Gracie? Shouldn't her old man be handling this? Apparently, the kidnappers have asked for these rocks, and we aren't being given much of a choice about it, if you catch my meaning. Oh, great. Angry mobsters, kidnappers, maniacs. Sounds like another fun day. Też mam klakson, panie władzo. Więc proszę, chill out, bitches. Co to jest? Ojeju, a można tam wejść? Sprawdzimy to tutaj potem, dobra? Dobra, odwal się, ty. Chcesz to możesz prowadzić, jak taki kozak jesteś, co? No, będzie się tu mądrzył. Mądrala, tralalala, kurde. No tak, to było tutaj? Czekaj, nie, to nie było tutaj. Ej, to nie było tutaj.
było w innym miejscu. To było zdecydowanie w innym miejscu. A, bo łódeczką podpływamy. Okej. Stop driving like a prick, Lopez! The exchange is on Charge Island. They're calm by land, we're on the water. No, udaje się do oczyszczalni ścieków. Okej, no to tak, no to teraz to ma sens. Chyba się zastanawiałem, co tu grane jest. Tony, man, these diamonds. What about them? Yo, man, Railroad Guardian's claiming ownership, he's got some serious resources. Maybe we should think about handing them over to him. We got two options, Lou. Either we give them to the Russian and Ancelotti kills us, or we give them over to the kidnappers. Gracie lives, or we take our chances with the Russian. Aye, man. Sounds like you got everything figured out. I got nothing figured out. Half the city wants to kill me, but they'll be lucky if they can get a chance before I die of a heart attack. Easy, though. Okej, okay, ale to może my zabijemy Bulgarina, bo Nikosiowi się to nie udało. I to by miało jakiś tam sens, nie? No bo Niko zabił co, Pegorino i tego, nie? Chyba, że tam w jakiejś, w tym drugiej opcji, że mógłby zabić Bulgarina, ale to nie wydaje mi się. Nie wiem. That's chance, D. So you want to hand this stuff over? Sure, I'm sure. Father's gonna kill us if we don't. Yeah, it makes it nice and simple. Yeah, lends a lot of clarity to my thinking. Gracie, you all right? Bastard didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle. We walk back. Then you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Come back to me, honey. Let her go. Okej. Fuck! Bajsej! Więc będziemy Ej, powiedzcie, że ja będę strzelał. Chociaż mogę prowadzić i strzelać, bo w sumie... nie jest takie trudne. Piara posrana, ty. You and that old queen are gonna be done here.
No. Hey there, muscles. No need to hit a lady. She don't got a mouth like a lady, though. And the way she was acting, she was gonna get us killed. I should have given her some pills, but oops, I took them all. Sleep it off, man. Jak mówiłem, Louis i Nico by się dogadali, nie? You got Gracie back safe and sound, Tom. I hope she was worth 2 mil. You hit her, right? She had a boating accident. Make sure her old man understands that. I don't want to see her again. Okay, sailor. So long. Przed chwilą nażarł się pigułek i powiedziałeś mu, żeby się zdrzemnął. Co znaczy wisielec na czas? Aha, że tamtego miałbym szybciej sprzątnąć. No dobra. Okej, okay, no to co? To... Nie, to nie może być taki koniec tego, tej historii. Coś tu się jeszcze może się wydarzyć, aczkolwiek mamy 36 minut. No, jeśli by to była jeszcze jedna misja, no to okej, okay, to bym ją nagrał w tym odcinku, by zrobił dłuższy, ale... Nikt chwilowo nie dzwoni, więc zakładam, że muszę się przespać i tak dalej, więc... dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się... O, czekajcie. Dom. Fuck! Lou! Have you heard? That our lives are falling apart? No! Yes! No! Sort of. The city's closed down the clubs. You serious? Those motherfuckers! All this fucking bullshit and we forgot to pay off the Citadel! Shit, D. Maybe this is a good thing. At least we can concentrate on getting off every gangster's hit list. We better do it quick. There's no more money coming in. It's only gonna get worse for us. Fuck me, I need some blow. Okej, okay, ale wciąż nie dostałem żadnego questa. No, więc jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mi kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było GTA 4 Balada o Geju Tony. Widzimy się jutro, o ile dostanę questa, w zapewne ostatniej misji, czy tam w misjach, nie wiem. Zobaczymy. Pa, pa!